Cześć wojownicy! Dzisiaj zapraszamy Was na kolejny odcinek PF Talk, w którym omówimy sobie jedno z głównych starć gali KSW 60, czyli starcie Izu Ugonocha z potężnym wikingiem Tomasem Narmo. Ja nazywam się Filip Frandwiszniewski, a moim rozmówcą jest dzisiaj Marek Marokrawczak. Witam serdecznie. Siemanko, witam wojownicy. Na początku bardzo serdecznie zachęcamy Was do zostawienia łapki w górę, ponieważ jest to dla nas pomoc duża, ponieważ daje to duży zasięg i oczywiście subskrybowanie naszego kanału. Ale nie przedłużając, przede wszystkim na początek, Marek, zapytam się Ciebie, jak Ty oceniasz to starcie, jeśli chodzi o poziom budowania kariery Izu Ugonocha? Czy uważasz, że jest to odpowiedni rywal? Też troszeczkę w porównaniu do poprzedniego rywala, jak to czytał Waldemar Kasta, Quentin Domingosza? No ja powiem szczerze, że dla mnie to nie jest zły wybór. Jeżeli dalibyśmy teraz Izu zawodnika typu, no nie wiem, może na poziomie Antedelii, bo Antedelii ja już raczej w KSW nie zawalczę, natomiast na jego poziomie mógłby się nam szybko spalić. Jeżeli byśmy mu dali Bombardiera na przykład, no to by była, wiadomo, medialna walka, natomiast to by była bardzo prosta wygrana dla Izu. No a tutaj mamy zawodnika, który pokonywał rywali nie najciekawszych, natomiast łączy go z Izu jedna wspólna cecha, jest bardzo niesprawdzony, tak naprawdę nie ma jeszcze jakiegoś poważnego testu. Jestem ciekaw, co pokaże ta walka i czy jest to budowanie kariery dla Izu, no, moim zdaniem nie do końca. Typuję go w tej walce dosyć pewnie, uprzedzając już to, co będziemy sobie podsumowywali na końcu. Natomiast myślę, że to jest zawodnik, który nie może z nim wygrać, ale może mu postawić taki opór, aby Izu mógł pokazać troszeczkę więcej swoich umiejętności niż w stanie po obalenie i rozbicie rywala z kontuzją nogi. No, jeśli chodzi o moje podejście do tego rywala, to jest to dosyć ambiwalentne. Z tego względu, iż pierwszy fakt, KSW bardzo fajnie potrafi, że tak powiem, opakować to, co chce zaprezentować. Bardzo fajną otoczkę, bardzo fajny trailer, który jest bardzo klimatyczny. Ten cały temat wikingów jest bardzo ciekawy i przybliżanie całej historii Tomasa Narmo. Natomiast ja, obejrzawszy kilka jego walk, między innymi z Aaronem Jonesem, czyli zawodnikiem, no, który raczej miał więcej porażek niż zwycięstw, no uważam, że jeśli chodzi o porównanie go do Domingosza, jest to, wydaje mi się, krok w tył mimo wszystko, ponieważ Domingosz, no, miał słabych rywali, natomiast nie byli to rywale, którzy mieli porażki, nie wiem, 0-4 czy więcej, tylko rywale, którzy potrafili mieć jednak kilka chociaż zwycięstw na swoim koncie, jak William Struik, który miał bodajże wtedy rekord 3-3. Jest to niemierzalne, zdaję sobie z tego sprawę i tak naprawdę najlepiej byłoby zestawić w jednej walce Domingosza z Tomasem Narmo, ale uważam, że Izu jednak, znaczy boję się w pewnym sensie, że będzie to podobnie wyglądało jak kariera Izu w boksie, czyli Izu będzie budowany też bardzo powoli z, no, nieco słabszymi rywalami, a tak naprawdę kiedy przyjdzie taka jakaś mocniejsza walka, to niestety coś może nie zagrać i tylko tego bym się tak naprawdę obawiał. Natomiast z drugiej strony patrząc, mam nadzieję, że ta walka potrwa trochę dłużej niż z Domingoszem. Będzie tam kilka fajnych wymian. Może parter też zademonstruje Izu. Chociaż ja uważam, że nie da się obalić Norwegowi. I tak naprawdę myślę, że ta walka pokaże teraz, z kim tak naprawdę trzeba będzie konfrontować Izu. Czy to będzie też na przykład Erko Jun, bo też tutaj może paść taka propozycja. Czy to będzie jakiś mocniejszy rywal, tak jak może nie Antedelia, ale już ktoś na nieco wyższym poziomie. Jeśli chodzi o taki ogólny obraz walki, jak myślisz, jak ta walka się potoczy? Czy to będzie podobnie jak z Domingoszem, że Izu faktycznie będzie
no, dosyć mocno dominował w stójce swojego przeciwnika i nie dawał się sprowadzić. Czy jednak uważasz, że będzie tutaj dużo tej pracy na siatce? No bo tutaj przed nagraniem sam wspominałeś o takich stójkowych zapędach Narmo, kiedy jest atakowany. Tak, no właśnie troszeczkę te ruchy Narmo, kiedy jest atakowany, mnie niepokoją. Nie wiem, czy jest to kwestia słabej głowy, bo zauważyłem to w walce z Neilem, czyli w jego drugiej walce. Natomiast no powiem szczerze, że jeżeli zawodnik przy byciu atakowanym wyprowadza mniej więcej takie ruchy, gdzie nie można tego nazwać ani inteligentną obroną, ani sierpowym, ani prostym, czy komara no to odganiał, tak jak mówiłeś? Tak, no tak, to coś mniej więcej w tym stylu, natomiast Michała Wodarka by raczej nie pokonał. No, ja powiem szczerze, że jestem troszeczkę przestraszony właśnie tą defensywą Narmo. O ile o jego ofensywie mogę powiedzieć, że jest ok, nie powiem, że jest dobra, dlatego że tak naprawdę pokazał ją w starciu z właśnie Aaronem Jonesem, który przegrał między innymi z BMF Trevinem, czy tam Trevorem Gilesem, także no nie jest to najlepszy zawodnik, albo tak jak sobie sprawdzałem jeszcze walki Jonesa, to przegrał on techniką Boston Crab, czyli bardziej ruchem z UFC niż, przepraszam, z WWE niż z MMA. Także no tak, to była jego pierwsza walka, w drugiej walce z Neilem Darym, no tam tak naprawdę przyjął jednego fronta na korpus, z tego co pamiętam. Potem było szybkie obalenie, grał ten pump, w stójce też dużo nie pokazał. Walki z Danym oraz z Jose Silvą Lopezem, powiem szczerze, że nie oglądałem, nie mogłem ich znaleźć niestety na internecie. Natomiast no, czy tacy rywale pokroju 0-0, 0-0, 0-0 i 0-4 są czymś, co może choćby w 1/10 odwzorowywać umiejętności i zło, to tutaj umówmy się, że nie. Widzę tą walkę raczej w takim stylu, że to będzie troszeczkę dłuższa wymiana w stójce. To będą może być może pojedyncze ciosy, będzie to jakaś wymiana prostych. Wydaje mi się, że Izu będzie mocno nastawiony na ofensywę w tej walce, to może mocno zaciekawić kibiców. Natomiast Narmo raczej powinien używać sierpowych, które ma całkiem niezłe. Gdy rywale skracają dystans, to atakuje, poza tymi akcjami, to atakuje jeszcze czasami lewym sierpowym. No i tutaj tak naprawdę ciężko powiedzieć coś więcej o tej walce, bo mamy dwóch niesprawdzonych zawodników. Chciałem tutaj poruszyć temat tego, co jeżeli walka wyjdzie poza pierwszą rundę. No dobrze, ale no tak naprawdę mamy tutaj 2 minuty, 1 minutę, a walce za Aaronem Jonesem były tam jakieś 25 sekund, bo pamiętam, tylko zapiął tą gilotynę szybciutko i był koniec. Natomiast Jose nie ma podanego czasu, ale podejrzewam, że mógł być dosyć podobny. Trochę ciężko mi ocenić, jak ta walka będzie wyglądała. No, tlenowo powinien mieć przewagę Izu, który jednak robił dosyć długie dystanse w boksie, ale no, to też jest zagadka, bo boks to są tylko wymiany ciosów rękoma, a gdy w grę wejdą na przykład zapasy, no to siłować się z tu ileś kilogramowym dzikiem, no to jest to na pewno coś, co na kondycję też nie zadziała najlepiej. Wydaje mi się, że jeżeli z góry będzie Izu, no to gra ten pound wykorzysta bardzo dobrze. Patrząc na to, że z Domingosem nie rzucił się na przykład jak Wojciech Kawa, którego serdecznie pozdrawiamy na ostatniej walce, tylko no naprawdę bił dosyć wolno, natomiast bił bardzo dokładnie. Widać było, że te ciosy robią wrażenie na Domingosie. Natomiast w walce z Neilem Terrym, no te ciosy też były takie bardziej podwórkowe, tak? To było gdzieś tam przytrzymanie rywala lewą ręką i uderzenie prawą. No, także to no, też walka na Kamury z Pride, gdzie tak, złapali się za dwie głowy i tak, dokładnie, coś w ten sposób. Także ciężko trochę ocenić. Ja bym powiedział, że mimo że Izu bardzo lubię, mogę powiedzieć nawet, że jest jednym z moich ulubionych ciężkich, jeżeli chodzi o charakter, bo wydaje się bardzo w porządku osobą w wywiadach, to powiem szczerze, że ja chciałbym, żeby w tej walce był zagrożony, żeby był chociaż raz w dosiadzie, był rozbijany, albo żeby był na przykład pod siatką i był rozbijany, albo żeby, nie wiem,
Najlepiej by było w ogóle, jeżeli na przykład Narmo by wszystkich zaskoczył i zapiął jakiś trójkąt rękoma czy coś w tym stylu, abyśmy mogli zobaczyć, na co Izu stać w MMA. Bo wiemy, low kicki ma bardzo mocne, chociaż pokazał jest z Domingosem, który jest Domingosem. Boks ma natomiast bardzo dobry i to wszyscy wiemy, ale ja bym chciał zobaczyć coś z jego zapasów, coś więcej niż w stanie po siatce od Domingosa. Ale też coś więcej niż po prostu haczenie. Tak naprawdę rywala, który już wtedy być może miał kontuzję nogi, bo to było po którymś z low kicków, także z podstawowych low kicków, także no nie, nie wiem, ja jestem ciekawy tej walki. Wydaje mi się, że to będzie wyglądało mniej więcej tak, że panowie pokalkulują z 2 minuty, Izu wjedzie w rywala jak siowszynkę i w ten sposób zakończy, jeżeli nie da się trafić jakimś pojedynczym sierpowym, typu tak jak Oświeciński, nasz ulubiony zawodnik, leciał na Erko i tam się trafił takim takim sierpowym, to wydaje mi się, że jeżeli na jakąś taką głupią kontrę się nie nadzieje, to wygra tą walkę bardzo spokojnie. Przez właśnie te ruchy, typu wujek próbujący złapać komara. To jest jedna z takich najbardziej trafnych tez, jakie kiedykolwiek usłyszałem, że świetnie trafiał low kickami z Domingosem, który jest Domingosem, także zapamiętajcie to na długo. No jeśli chodzi, ja tu tylko wspomnę, jeśli czekacie na szczegółową analizę tej walki oraz innych, to oczywiście zapraszamy Was na typera, który pojawi się za jakiś czas, kiedy będziemy już znali całą kartę, natomiast jest to tutaj takie po prostu luźne omówienie. No mi się wydaje, że Narmo wejdzie dosyć spokojnie, podejdzie z dużym respektem do umiejętności stójkowych Izu, a ten z kolei myślę, że będzie chciał obijać te długie nogi Norwega. Mam nadzieję, że ta walka trafi pod siatkę i ja myślę, że prędzej czy później rozbijany Narmo, że tak powiem, no tak jak mówiłeś, troszeczkę jak taki Reksio, myślę, że wleci dosyć niefrasobliwie i jeśli to mu się uda, no to może mieć pewne szanse na obalenie Izu, dużo większe od Domingosa, ponieważ ma on długie ręce, więc relatywnie łatwiej będzie mu wychwycić tę klamrę. Natomiast no jest tak naprawdę ciężko wyrokować w ogóle, no nie znamy tych zawodników tak naprawdę, jak oni walczą i klasy rywali, z jakimi przyszło im się mierzyć. Ja uważam, że Domingos na debiut to był dobry rywal, ponieważ no nie obijał zbyt mocnych zawodników, ale był zakontraktowany dla Pudziana, więc wszyscy no, spodziewali się, że jakiś poziom on musi reprezentować. Właśnie, jeszcze jedno, a propos Pudziana. Chciałem powiedzieć, że ja, jeżeli Izu wygra tą walkę, chciałbym go zobaczyć z Pudzianem, ewentualnie w jakiejś bardziej kasowej walce z Bombardierem, chociaż to by była łatwa wygrana, jeżeli to wygra. Albo z, i teraz mogę zaskoczyć niektórych ludzi, natomiast Nikola Milanowicz. Powiem szczerze, że dzisiaj Nikola gościł u mojego znajomego na live'ie i sobie z nim porozmawiał. Nikola powiedział, że on by chciał stoczyć jeszcze 2 walki w życiu. Interesuje go głównie rewanż z Pudzianem oraz no, walka w Fejmie. Natomiast jeżeli, to powiedział, że to są takie 2 przykładowe walki, które by chciał stoczyć, ale myślę, że jeżeli by miał okazję zobaczyć z Izu Ugonochem, który w naszym kraju niestety jest mało znany, ale to głównie chyba przez to, że boks jest mało znany. Można powiedzieć, że no przykre, ale no... W środowisku sportowym Izu jest wysoko, natomiast w popkulturze się nie przebija, może tak. No tak, bo jeżeli zapytasz przeciętnego Polaka na ulicy o boks, to powie ci może, no nie wiem, Szpilka, Adamek. Także no, będzie raczej ciężko z ściągnięciem rywala potem dla Izu. Natomiast Nikola Milanowicz, który ma doświadczenie w judo, w mojej opinii wygrałby walkę z Pudzianem, jeżeli by go obalił, bo to judo ma naprawdę świetne. Piąty dan? Nie, czy... No w każdym razie no czarny pas, tak? Tak. Ja powiem szczerze, że ja nawet typowałem Nikolę w jakiś sposób w walce z Pudzianem. Dla mnie to było mocne 50-50, bo Nikola jest bardzo niedoceniony. Jak tak sobie sprawdzałem jego Instagrama, to co on tam wyczynia na sparingach i tak dalej. No wiadomo, że to jest co innego niż walka, ale wydaje mi się, że jeżeli miałby okazję tylko zobaczyć z takim zawodnikiem, jak Izu, to by to wziął i mógłby tam coś ciekawego pokazać. Swoją drogą to Nikola dzisiaj na live powiedział, że jemu troszeczkę
głupio zrobił z tą zasłonięciem się, jak go tam Pudzian obronił to obalenie, obronił, ale no w każdym razie Nikola powiedział, że on zrobił dlatego, żeby wodzi się z judo i w judo ta pozycja jest po prostu bezpieczna, a no tam jednak się nie okazała bezpieczna, bo się okazało, że no w MMA można jeszcze bić i ja no to była uważam taka inaczej. Mała rozmówka. Ja uważam inaczej, natomiast nie chcę tutaj insynuować, że po prostu się położył. Są pewne nawyki, natomiast musiał słyszeć narożnik, wiedział, że to nie jest jednak judo. A jeśli chodzi o Pudziana z Izu, no to myślę, że to jest niemożliwe na dzień dzisiejszy, ponieważ Pudzian od pewnego czasu znów trenuje na grupie. Pomagał w przygotowaniach teraz Danielowi Omielańczukowi do Gali ACA, nadal pomaga, tak? Więc myślę, że to jest o tyle niemożliwe. Natomiast zapytam cię jeszcze na koniec, co ty na przykład myślisz o takim zestawieniu przed Narmo Izu z Erkojunem? Czy jednak uważasz, że KSW troszeczkę bałoby się o porażkę jednego bądź drugiego, bo obu chcą nadal budować? Wydaje mi się, że KSW nie chce promować już Erko, patrząc na to, że Erko ostatnio walczył poza KSW, przegrał z Damianem Olszewskim, patrząc na to, że Erko również ostatnio był bardzo mocno wypatrywany jako rywal Araba w walce wieczoru gali frikowej, to wydaje mi się, że Erko bardziej pójdzie właśnie w stronę show biznesu, jakichś walk kasowych. Wiadomo, przeciętnego frika no to by zabił. Ale myślę, że tacy rywale, którzy są głośni gdzieś w Polsce, typu na przykład Arab, o którym mogę wspomnieć, bo zawsze prezentował duże umiejętności, walczył też na przykład na Fenie. Tak, ja z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam Araba. Miałem okazję Arab to jest poznać tak, kozak na jednym z seminariów i na gali KSW. Jest to facet, który po prostu nie gwiazdorzy, jest sobą, przywita się, pogada. Dokładnie, tak. Piona dla Araba Wydaje mi się, że po prostu właśnie Erko będzie celował w takie walki z osobami, które nie są uważane za osoby, które mogą podbić UFC, natomiast za osoby, które też nie są jakimiś wujkami samozło. Wydaje mi się, że Erko właśnie takie walki wybierze i wątpię, że Izu dostanie z nim walkę, no bo tak czysto teoretycznie patrząc na to, że Damian Olszewski no zabił Erko i mimo szacunku dla Damiana, bo wydaje się naprawdę bardzo w porządku gościem i zawodnikiem też jest jak najbardziej dobrym, no to wydaje mi się, że tak dziurawa ofensywa, przepraszam, defensywa nie powinna mieć miejsca w starciu z Damianem Olszewskim, który tak mocno bije. No a jednak ten cios bardzo łatwo doszedł, Erko tam nic nie pokazał i nie wiem, czy KSW jeszcze da mu szansę. Nie bez powodu zresztą poleciał po walce z Pudzianem właśnie na walkę z Damianem, bo wydaje mi się, że Erko też był takim troszeczkę planem, żeby go sobie Oświeciński obił, potem go może Popek obije, potem może Ako. No i się tak okazało, że Erko zaczął robić w stójce Pudziana i wszyscy takie... No ja myślę, że Damian, znaczy Erko chciał się przede wszystkim odbudować. Wszyscy myśleli, że Damian jest słaby, bo jego rekord nie prezentuje się dosyć okazale. Tym bardziej po tej porażce z Kevinem Szaflarskim, a tu okazało się, że Damian faktycznie ma czym palnąć i Erko bardzo nierozważnie podszedł do tej walki, wdając się w wymianę. Ona jest dziś do znalezienia, ta walka w internecie, także można ją sobie w całości, co najważniejsze, obejrzeć. To była bardzo krótka, tak? My zresztą Damiana mogliśmy do nokautu robić za tę walkę. Słucham? Dużo czasu wam to nie zajmie raczej obejrzenie tej walki. Tak, no nawet jeśli Izu zrobi Narmo, bądź też nie, ja bardzo chętnie taką walkę z Erko zobaczę. Na ten moment, jako powiedzmy takie wyjście, jako takie wyjście do już faktycznie sportowych walk, no mnie oczywiście marzyłoby się starcie i to jest postać, do której ja zawsze będę wracał z sentymentem i z postacią, którą chciałbym znów zobaczyć, choć na dzień Tomasz Świeciński. Raczej niemożliwe. Imię na te, ale Tyberiusz Kowalczyk, bo to jest facet, który wywodzi się ze Strongman, a sposób, w jaki on się poruszał, w jaki sposób walczył w stójce, no mnie imponował i myślę, że jeszcze trochę i faktycznie Pudzian byłby naprawdę zagrożony. Pudzian tak naprawdę dobrą taktyką, dobrym przygotowaniem i dobrym podejściem do walki wygrał ten pojedynek, a Tyberiusz troszkę się spalił. Natomiast sposób poruszania się sam Tyberiusza, mimo że też był z potężnym strongmanem, no był fenomenalny jak na te warunki i troszeczkę żałuję, że jego kariera się potoczyła. To znaczy, bo no powiem szczerze, że tak, że był dosyć ciekawym zawodnikiem Tyberiusz na pewno.
No dla takich zawodników jak Erko, oni zresztą Artur właściwie mówił mi w wywiadzie, że oni chcieli tej walki z Erko i KSW było na tak, natomiast no kontuzje, nie? Tak, z tego co wiem, to mogę się pomylić, ale Tybeliusz Kowalczyk nie miał walczyć, nie było jakichś takich doniesień, które były trochę bardziej nawet niż pewne, jakoś na tej czerwcowej gali, co wtedy Bedor poddał tak szybko Pudziana KSW-44 z Popkiem. Mówiło się albo o Wrocławiu, gdzie było KSW-43, gdzie walczył Janikowski z Bahatim, bądź też tym 44. Tam jeszcze był prawdopodobny powrót Tyberiusza. Jeszcze później troszeczkę mówiło się o tej walce z Erko Junem, kiedy on pokonał i Popka, i Tomka Oświecińskiego. Tak, natomiast kontuzje. Natomiast no kategorycznie... Tak naprawdę chyba Artur Gwóźdź w naszym, no już chyba zeszłorocznym, tak, wywiadzie na Polish Fighters, no chyba kategorycznie wykluczył jego powrót. Ale swoją drogą dajcie znać, jeśli chcecie, to odezwiemy się do Tyberiusza i sprawdzimy, co tam u niego słychać. No ja powiem szczerze, że dla mnie to jest takie troszeczkę, tak, Tyberiusz był dosyć ciekawym testem, na pewno był dosyć ciekawym. Nie chcę tutaj nikogo urazić, żeby nie było, natomiast był, można powiedzieć, takim troszeczkę eksperymentem, który miał być takim sprawdzeniem, czy strongmeni, czy później to jest taki wyjątek, czy strongmeni naprawdę sobie mogą tak dobrze radzić w MMA. I no, okazał się całkiem niezłym zawodnikiem, ale szczerze mówiąc, w tym roku w styczniu obchodził on 42 urodziny. Nie wierzę, że jeżeli teraz by wrócił, pokonywałby rywali wyższej klasy niż Tomek Czerwiński. No, natomiast no myślę, że troszeczkę odbiegliśmy od tematu. Słuchajcie, no napiszcie nam, co myślicie o tym starciu, czy chcecie, abyśmy odezwali się ewentualnie do Tybeliusza Kowalczyka i co, mamy tutaj coś jeszcze do obgadania w kwestii. Ja jeszcze chciałem się ciebie zapytać. Izu Narmo? Ja chciałem się jeszcze ciebie zapytać, bo mówiłeś o Tybeliusze, natomiast jestem ciekawy, jak ty spostrzegasz właśnie tą sytuację, w której to Izu atakuje Narmo, a on jakby tak no, panicznie się broni. Myślisz, że Izu go wtedy już tak szybko ustrzeli, jeżeli by to powiedzmy było w pierwszych, nie wiem, 40 sekundach walki, czy pójdzie to nieco później? Myślę, że jeśli Izu zapędzi się do tego stopnia, że będzie walczył w pół dystansie, myślę, że jest on na tyle rozważny zawodnik i też podchodzi z respektem do tego MMA w kategorii parteru czy zapasów, że nie będzie miał takich zapędów. Natomiast jeśli ruszy na niego dosyć mocno, w którymś momencie, nie wiem, podpali się, potrafi Norwega raz czy dwa, to uważam, że Narmo będzie wtedy już absolutnie nurkował do nóg. Nie wiadomo, jak się to skończy. Ta walka właśnie może pokazać to, jak gdzieś przyswoił te zapasy defensywne Izu. Nie sądzę, że to będzie tak wyglądało, natomiast jestem pewny, że Narmo rzuci się do nóg i to dosyć desperacko, prędzej czy później. Okej, no to tyle chciałem wiedzieć. Egzamin stanę, piątka. Także co, dziękujemy wam za obejrzenie, jak zawsze dziękujemy wam za wysłuchanie i miłe komentarze, które ostatnio zaczęły się pojawiać w wiadomościach prywatnych, także pozdrawiamy serdecznie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, ja nazywałem się Filip Fran Wiszniewski, moim gościem, stałym gościem i tak naprawdę gospodarzem był Marek Marokrawczak, dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Tak, no my już dzisiaj zapraszamy was na kolejne omówienia zestawień, już niedługo Maria Ziółkowski z Maciejem Kazieczko, będzie też Defris z Tomkiem